No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Michu Michalski z tej strony. Drodzy Państwo, w tym wideo zajmiemy się kontynuacją eksploracji blockchainów w poszukiwaniu najsoczystszych airdropów i wedle życzenia w tym wideo zajmiemy się mainnetem ZK-Synca, który ostatnio odpalił w sieć ERA. Jest tutaj kilka aplikacji, nawet udało mi się znaleźć kilka ekstra, więc tym się właśnie dzisiaj zajmiemy, więc już tradycyjnie nie przeciągając, zapraszam na intro! Dobra, więc lecimy. O, gdzie ty jesteś? Gościu, wracaj tu. Tu, no, dobra. Więc tak, tutaj robiliśmy ankietę wczoraj. Wyszło na to, że ZK i Sync, ja głosowałem na Starknet i Starknet pewnie pojawi się kolejny. Tutaj widzę, że Layer Zero jest. Layer Zero też sobie obskoczymy, wszystko sobie zrobimy. Generalnie my już wszędzie byliśmy, tylko teraz sobie po prostu odświeżamy ten tydzień. Poświęcamy na molestowanie wszystkich możliwych opcji po to tylko, żeby odświeżyć to, co już było i wydusimy z tych opcji, ile się da, więc lecimy. Wczoraj w ogóle pojawił się post od ZK-Sync, taki update, oni tutaj wcześniej robili takie misje, no i w tej misji tutaj poruszają temat The Graph, mówią tutaj jeszcze o tym Elbanku, że również można tam wysyłać po sieci ERA, tutaj jest jeszcze jakiś Pyt Network, ale tutaj za bardzo nic nie da się zrobić i mamy SpaceFi. SpaceFi już znamy, robiliśmy testnety na Evmosie, na ZK-Syncu, także tutaj sobie wskoczymy. Tutaj jest ZK Eagles, to jest Marketplace NFT, tam też sobie zajrzymy i mamy później Bridge, który oferuje tutaj 50% zniżkę właśnie na mosty na ERA Mainnet. Więc jeśli wejdziemy sobie na tego ZK Eagles na początek, tutaj na tym ich markecie, no nie mają za specjalnych kolekcji, generalnie to wszystko jest dość drogie. Tutaj mamy ZK Rock, floor price jest 1 Ethereum, mamy ZK Eagles jest 0,1, no i mamy jeszcze małpy i ZK Sharki, które nie są w ogóle dostępne. Fajnie wydaje mi się by było mieć takiego NFT-ka, no ale akurat nie tutaj mam alternatywę, więc lecimy dalej. Tutaj mamy tego Rino, a w ogóle zapomniałem, nagrywam to wideo drugi raz, bo już się złapałem, znowu nagrywałem bez dźwięku, jednak cofnąłem się, no i teraz zapomniałem wam powiedzieć, że musicie najpierw sobie przesłać w ogóle środki z mainnetu, najlepiej Ethereum. Ja właśnie mi moje środki tutaj doszły, także nie będziemy ich wysyłać ponownie, no ale generalnie chodzi o to, że tutaj musicie sobie wejść na Bridge i Ethereum Mainnet, lecimy na ZK Sync ERA. Z tego co pamiętam, ten bridge kosztował mnie jakieś $7, no i trwa on około tam 5 minut, zanim te środki tam dolecą. Potem jeszcze zrobiłem sobie tutaj kolejny bridge na Orbiter Fiance. Pamiętacie, wcześniej mieliśmy tą sieć ZK Sync Lite, to był testnet, ale tutaj były środki mainnetowe, więc właśnie na Orbiter można sobie wysłać te środki ZK Sync Lite na ZK Sync ERA, no i te moje jeszcze tutaj podróżują. Ale gdybyście mieli jakieś środki, to właśnie na Orbiter można je sobie elegancko przesłać. A my możemy wrócić do SpaceFi. No i tutaj tak jak widać, postawiłem sobie pulę taką Ethereum USDC, taką mikropulę tam no, chyba na $2. Zrobiłem sobie swapa oczywiście z Ethereum i no tutaj nie mamy zbyt dużego wyboru. Jest albo USDC, albo zrapowane Ethereum. Można je sobie zrapować także śmiało. Jeśli chodzi o te farmy, to farmy nie działają na ZK ERA. No i jeśli chodzi o Bridge, to Bridge po prostu przetransferuje nas na ZK Portal. Więc możemy sobie wrócić do tego Rino i zobaczyć, co tutaj on nam zaoferuje, co to jest za bridge. Nigdy go nie używałem, szczerze mówiąc. Więc najpierw tutaj trzeba zrobić depozyt. Ja będę deponował akurat ZK Synca. Niespodzianka. Chciałbym zdeponować 0
jeden, zaraz zobaczymy, 80 centów będzie mnie to kosztować, więc całkiem spoko. Dobra, mam tutaj info, że zostały zdeponowane, będą za chwilę dostępne. Oczywiście wy możecie to zrobić na wiele różnych sposobów. Możecie tutaj zdeponować na Ethereum i wypłacić później na ZKSync'a, możecie zdeponować ZKSync'a i wypłacić na Ethereum. Nie wiem, jak bardzo będzie to tańsze, można tutaj robić jeszcze jakieś trade'y w ogóle. Tutaj są trade'y do stablecoinów, są również swapy i tutaj jest jakaś zakładka invest. Aha, czyli możemy zdeponować na przykład jakieś stable i wrzucić je tutaj na procent i do tego pulę płynności, tak jest. Za dużo ich tutaj nie ma akurat, a nagrody są wypłacane w tokenie DVF. Dobra, możemy wrócić do tego naszego brydża. Chwilę trzeba poczekać, aż nam tu wskoczy ten depozyt, no i w ten sposób możemy sobie tutaj to teraz na przykład wypłacić. Ja będę chciał wypłacić z powrotem na Ethereum. Sprawdźmy, jak to tutaj wygląda. Nie musimy tutaj czekać, jest waiting time, jest instant, dajemy confirm withdraw. Trochę dziwne, bo ani nie musiałem nic potwierdzać, ani nic, po prostu środki zniknęły. Jeszcze na portfelu się nie pojawiły, no ale nic, lecimy dalej, zobaczymy, czy wskoczą później. Więc kolejnym marketem NFT, który powinniście już znać, bo również robiliśmy sobie tutaj testy Mint Square. Można tutaj, nie, mintować akurat nic nie będziemy, ale są tutaj kolekcje. No i jest trochę większy wybór niż na tamtym. I zaciekawiły mnie tutaj te ZKSync Name Services, która jest chyba jedną z niewielu zweryfikowanych kolekcji. Tutaj jest ich profil, generalnie to możemy sobie zarezerwować taką domenę. Kosztuje ona około 5 dolarów, ja już jedną sobie tutaj wziąłem. Musimy tylko zmienić na ZKSync'a. Tutaj jest moja domena michu.zk. Wziąłem ją na 2 lata, zapłaciłem jakieś 11 dolarów. Jeśli chodzi o prowizję, to tutaj było za rejestrację coś koło 2 dolarów i kolejne 2-3 dolary za potwierdzenie. Więc NFT-ka mamy jakiegoś tutaj już odbębnionego. Później możecie sobie jeszcze potradować, poflipować tymi NFT-kami. A kolejną opcją będzie Mute. To jest taki protokół DeFi, są tutaj swapy, można stawiać pulę płynności, jest tutaj trochę większy wybór akurat, z trochę większym APY. Mają oni tutaj taki amplifier, czyli farmy. Można je jeszcze później sobie jakoś zblokować na vesting. Jest tutaj DAO, więc mają oni już swój własny token. Jednak no zawsze opłaca się zostawić kilka transakcji. Więc zróbmy sobie tutaj przykładowego swapa. Kupmy sobie na przykład ich token za dolara. Ten ich token praktycznie również kosztuje 1 dolara. Także może sobie pulę płynności pod to postawimy, czemu nie? Dobra, teraz akurat 2,20, jeśli chodzi o tylko approve'a, także dość drogo. A nie, confirm swap. Dobra, to już poszło. Więc wbijamy tutaj, dajemy add liquidity, tutaj wybieramy nasze tokeny, czyli tego USDC i Mute. Później dajemy manage, tutaj niech będzie max. Approve, 3 dolary teraz potwierdzenie. Dobra, wskoczyło. No i nasza mikropula tutaj siedzi. Dobra, więc Mute'a mamy zrobionego. Tutaj jeszcze można się zapisać na waitlistę Argent ZKSync Era, więc również wam to podlinkuję. No i na koniec nasz ostatni przystanek, możemy sobie odwiedzić SyncSwap'a, którego już powinniście znać. Również możemy tutaj sobie zrobić jakieś swapy, porobić sobie jakieś pule, takie przykładowe, o proszę bardzo, na USDC. Zatwierdzamy, aj nie zobaczyłem, ile tu była transakcja teraz. Tutaj mamy jakiś gas refund akurat, 70% nam oddają, więc całkiem spoko. Dolar 30 oddają, a 40 centów nas kosztowała ta transakcja, więc mamy miejsce, gdzie możemy robić tanie transakcje. Możemy sobie tutaj postawić również pulę, czemu nie? Skoro nas tak zachęcają takimi transakcjami tanimi i takim APY, dlaczego nie? To tutaj musimy dać depozyt, 2 dolary powiedzmy, unlock, 2 dolary.
Next. No, znowu mam tutaj refund, widzicie? Fajne to jest. Dobra, takiego pula tutaj stawiamy, zatwierdzamy to na naszym meta i to będzie już nasz ostatni przystanek w tej ZK-owej Odysei. Wydaje mi się, że w tym tygodniu pociśniemy sobie te wszystkie tematy właśnie z tej ankiety, którą tam zrobiłem. No i to by było na tyle w tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę, poróbcie sobie te słapy, miejmy nadzieję, że to nam odpłaci. Zostaw łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Siemanko, pozdrówki, yo!